Witam serdecznie. A więc tak, dzisiaj będzie ciekawie, jaką dziewczynę wybierać do stałej relacji. Mądrą czy głupiutką? I nie mylić mądrości z inteligencją, bo to są dwie różne rzeczy. A więc tak, powiem ci szczerze, że z mądrymi laskami będą problemy. Bo to są takie, jakby to powiedzieć, feministki. One gdzieś tam mają jakieś swoje prawa, mają swoje gdzieś tam roszczenia. Zazwyczaj są takie, no, mądralińskie, wiedzą więcej, facet powinien być pod nią, to ona gdzieś tam decyduje, ewentualnie wspólnie. Robimy coś wspólnie z przewagą tego, że ona gdzieś tam swoje dwa grosze wrzuci i zawsze wychodzi po jej, no nie? I to świetnie widać gdzieś tam, jak dzwonisz do dziewczyny i ona gdzieś tam, ona nie musi odzwaniać, facet się ma o nią starać, no i widzicie, już to widać, że laska, no już coś jest z nią nie tak, no nie? Gdzieś tam nie oddaje władzy facetowi, a no to facet powinien dominować, no nie? Facet jest tym samcem, facet powinien gdzieś tam prowadzić i tak dalej, no i zazwyczaj te laski, no, są problematyczne. Super to widać w łóżku, gdzie po prostu ty masz swoje fantazje, no i powiem ci szczerze, że z taką mądralińską w łóżku nie spełni swoich fantazji, no nie, to będzie coś takiego, że będzie robiła coś na siłę, będziesz chciał, żeby ci gdzieś tam zrobiła loda czy coś takiego, to będzie marudzenie, że coś tam, tylko gdzieś tam nie strzelaj, i tak dalej, czyli widzicie, zawsze będą z nią problemy. Gdzieś tam będziecie szli, to zaraz cię będzie ubierała, ubierz to, no nie, gdzieś tam za dużo coś tam robisz, to no, laska będzie ogólnie, no, dominująca, nie? Ty będziesz po prostu tylko takim gościem na posyłki, no nie, do rozkazywania, gdzieś tam taki dawca plemników i tyle, ona gdzieś tam resztę, więc na dłuższą metę naprawdę relacja nie będzie fajna, będziesz się męczył, no nie, mało z tą dziewczyną zrobisz, no nie, będziesz jechał autem, będzie skręć tu, jedź tu, co tak szybko jedziesz i tak dalej, wiecie o co chodzi, no po prostu laska będzie zawsze gdzieś tam próbowała wszystko robić, bo będzie zawsze mądrzejsza i po prostu, no, to można szybko wyczaić już przy podejściu, no nie. A teraz drugi typ, no, laska głupiutka, no nie, taka, no nie, wiadomo, że dziewczyna ma swoje instynkty, no nie, więc gdzieś tam te dziecko będzie potrafiła wychować i tak dalej, ale chodzi o to, że ta dziewczyna, no, odda ci swoją gdzieś tam pełną kontrolę, naprawdę będziesz robił z nią, co będziesz chciał, będzie po prostu dała się prowadzić, no nie? Właśnie to będzie super wyglądało, gdzieś tam idziecie, wiadomo, od czasu do czasu, no, zrobi jakąś tam, że tak powiem, test, gdzieś tam, chodźmy tu, no nie, to nie, idziemy tędy, okej, okay. No nie? I po prostu, no mówię, zawsze gdzieś tam jak się spotykałem właśnie z taką mądrą dziewczyną, wiecie, gdzieś tam super po studiach i tak dalej, jakoś pani doktor, czy jakaś prawniczka, to po prostu ja pierniczę, powiem wam, laska, która, to taki facet z cyckami, no nie, naprawdę, dominacja, po prostu strasznie, to były, zawsze szybko urwałem kontakt, bo tam po prostu nie ma co patrzeć na wygląd, no nie, bo to jest takie dziwne, bo gdzieś tam ty masz proponować spotkanie, no nie, ale gdzieś tam dziewczyna, jak się spotykacie, to zara, gdzie mnie zabierasz? Takie, nie, ja wolałabym iść do restauracji, zjeść coś, no nie, i zaraz gdzieś tam żre dużo i zara przychodzi gdzieś tam gościu i nawet gdzieś tam nie dorzuci się, no nie, i tak dalej, nawet nie wyciągnie tej torebki, żeby pokazać, że jednak chciałaby za siebie, tylko od razu nachapała ryja, no nie, ty płać, no nie, i może w nagrodę, wiesz, rozłożę nogę. Więc naprawdę takie laski zazwyczaj kończą samotnie życie, rozwódki, samotne matki, ewentualnie stare panny, no bo
zawsze były mądrzejsze, no nie? Czekały na księcia z bajki, na Greya czekały, myślały, że gdzieś tam jakiś miliarder je dorwie, to no i tak czekały, czekały, młodość przeminęła, no nie? No i później już desperacja, siada na banie, zaczyna już po prostu odbijać jeszcze bardziej, bo tu gdzieś tam grubo po 30, a tutaj ani ślubu, ani jakiejś fajnego faceta gdzieś tam na horyzoncie, chociaż jakby tak spojrzeć z drugiej strony, to gdzieś tam tych facetów było masa, tylko że wiadomo, dziewczyna zawsze była mądrzejsza. No i dlatego ja gdzieś tam zawsze, no mówię, biorę piękne dziewczyny, ale takie, jak to bym powiedział, głupiutkie, no nie? Że oddają pełni, w pełni się facetowi i też takie dziewczyny zazwyczaj no są ba dużo bardziej emocjonalne niż takie no mądrzejsze. Mądrzejsze dziewczyny gdzieś tam wyzbyte są tych emocji, no nie? Jakoś tak, no mówię. Są dziwne dziewczyny. To są, no ciężko to opisać, no nie? Ale no z takimi dziewczynami no jest dziwnie. One są takie, wiecie, ciężko, no mówię. Trzeba po prostu się pospotykać z wieloma dziewczynami i zobaczycie, że takie dziewczyny do niczego się nie nadają. Naprawdę, to takie dziewczyna. No, więc mówię, jak chcesz gdzieś tam brać dziewczynę na stałą relację, bierz taką dziewczynę, że tak powiem, głupiutką, która po prostu. Nie, ona nie musi się gdzieś tam znać, ona nie musi mieć gdzieś tam super ekstra wykształcenia jakiegoś tam prawniczego, czy jakieś marketing, engagement i tak dalej, no nie? Bo zazwyczaj takie dziewczyny z wysoko ustawione to takie, mówię, faceci z cyckami, no nie? Którzy szukają miękkiego faceta, którym będą dominowały, takiego lalusia, różowa koszuleczka, no nie? Spódniczki, jakieś tam obcisłe porty, obcisłe dżiny. No i po prostu nie ma nic w tym fajnego. A gdzieś tam takie głupiutkie dziewczyny to najlepsze relacje, najlepsza zabawa, no nie, naprawdę. I najlepsze w łóżku są, no bo ona gdzieś tam nie ma zahamowań, no nie, ona wie, ona gdzieś tam nie boi się pokazać swoich gdzieś tam fantazji, no nie, gdzieś tam sama kupi gdzieś tam jakiś wibrator, do niej będzie się bawiła i gdzieś tam, gdzie mądra dziewczyna będzie się gdzieś tam tego wstydziła, bała nigdy tego, bo stwierdzi, że facet jest od tych rzeczy, no nie, a gdzieś tam te głupiutkie, że tak powiem, dziewczyny są bardziej takie otwarte, na przykład gdzieś tam szybki numerek gdzieś tam w kiblu, w galerii, no nie, nie będzie robiła z tym problemu, jakieś tam, mówię, szybkie akcja gdzieś tam na parkingu, w aucie, no mówię, a gdzieś tam ta mądra laska, nie, nie, tak nie przystoi, no nie, tylko w domu, w łóżku, ewentualnie w pałacu nad morzem, wiecie o co chodzi, no nie? I to już są te takie różnice, gdzie spontan na te mądre nie działa, no nie? Bo ona musi sobie gdzieś tam wszystko poustawiać, a na te właśnie głupiutkie wszystko właśnie działa. Podczas jazdy sama gdzieś to rozepnie ci rozporek, no nie? Po prostu mam nadzieję, że zrozumiałeś o co mi chodzi i takich dziewczyn szukaj, no nie? Że wtedy będziesz miał najlepsze chwile, po prostu niezapomniane, naprawdę. Będzie po prostu roller coaster emocjonalny, będziecie się super bawili. I naprawdę to będą najfajniejsze chwile z takimi dziewczynami, niż z takimi, wie, super, gdzie usiądziesz, będziesz rozmawiał o marketingu, o pracy, o Jezu, nara, wychodzę. Nie chcę mi się z tą gadać, jesteś nudna, nara. Już wiem, jaka będziesz w łóżku, a już więcej nie chcę gdzieś tam się domyślać, co będzie potem, no więc sayonara, baby, no nie, lecę poznać jakąś fajną laseczkę gdzieś tam, krejzolkę, no nie, i mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się.